Cześć, z tej strony Ziamix, witam was w kolejnym filmiku z serii poradników Breath of the Dead i dzisiaj o tym, jak stworzyć Magma Gata. To jest taki Acid Gat, tylko trochę lepszy. A poradnik o tym, jak zrobić Acid Gata, był wczoraj. Jeżeli chcecie się do niego szybko przenieść, to w prawym górnym rogu znajdziecie adnotację. Także ten temat już sobie zamkniemy. No i żeby zrobić Magma Gata, tego Acid Gata wypada zrobić, ponieważ słyszałem różne wersje, osobiście nie miałem niestety czasu, żeby to sprawdzić. Ale niektórzy twierdzą, że da się ze zwykłego Blunder Gata od razu zrobić magma, niektórzy twierdzą, że nie. Więc dla bezpieczeństwa polecam zrobić Acid Gata najpierw, zwłaszcza że to jest kwestia znalezienia tylko trzech części, więc to nie jest żaden problem. Ale możecie próbować, nic nie gwarantuje. Okej, zatem jeżeli już mamy naszego Blunder Gata bądź Acid Gata, musimy wejść sobie do domu strażnika i wsadzić sobie tego naszego Blunder Gata bądź Acid Gata do pieca. Następnie musimy go napełniać duszami. Fragi na całym obszarze tego domku się zaliczają. Widzicie takie niebieskie promyki płynące z zombie do tego pieca. To są właśnie te dusze. Musicie napełnić 3 urny. To jest mniej więcej takie znakowanie jak ulepszanie Firestaffa na Origins. Tam też napełniacie urny. Tutaj też napełniacie te urny. Jeżeli napełnicie wszystkie, to podchodzicie, klikacie przycisk akcji na piecu. I po chwili możecie podnieść tego waszego już prawie ulepszonego Magma Gata. Ale jeszcze nie koniec. Teraz tak. Będziecie musieli go mieć przy sobie i z wyciągniętym tym właśnie już prawie ulepszonym Magma Gatem musicie podchodzić do takich niebiesko palących się beczek. I teraz kwestia lokacji. Już wam pokazuję. Okej, pierwsza lokacja znajduje się zaraz przy wyjściu. Tutaj widzicie, że ja strzelam, natomiast nie jest to potrzebne, wystarczy tylko podejść. Ja strzelam, żeby wam tylko pokazać, że to o to chodzi. Drugą beczkę macie w więzieniu. Także jak widzicie, podchodzicie do niej i ona sobie tak delikatnie rozbłyskuje i przez to wiecie, że została ona użyta. Tutaj zaraz przy wyjściu z więzienia na ten spacerniak znajduje się trzecia. Idziecie dalej przez tą całą ścieżkę nad lawą. Tu przy wejściu na ten korytarz z zombiakami znajduje się kolejna. Przechodzicie sobie przez korytarz. Tutaj oczywiście prosto przed siebie, no bo nie da się nigdzie skręcić, ale to wiadomo. Przy wyjściu z tego korytarza znajduje się kolejna, tak jak widzicie. Także bez zmian podchodzimy do niej i ona się nam rozpala. No i ostatnia znajduje się tuż przy wejściu do pokoju z pierwszym psem. Podchodzicie do niej i macie to z głowy. Teraz musicie podejść do tego tutaj dużego pieca, wsadzić do środka tego waszego Acid Gata bądź Blunder Gata i teraz widzicie, te dwa duchy wciskają dźwignię i następuje proces ulepszania. Nic to nie musicie robić, po prostu czekacie chwilę i jak widzicie, można już podnieść waszego Magma Gata. I to jest tyle, jeżeli chodzi o to ulepszenie. Możecie go również wsadzić do Paka Puncha, wtedy ma więcej amunicji i także dwa pociski w magazynku zamiast jednego. I generalnie bije więcej obrażeń, także polecam go jeszcze później ulepszyć. Ale z tym już nie ma żadnej większej teorii. Po prostu wsadzacie tego Magma Gata do Paka Puncha i to jest tyle. No dobra. Dzięki serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górę i do następnego, trzymajcie się, cześć.